chyba nigdy nie zrozumiem sytuacji, kiedy wszyscy dzwonią, pytają się, kiedy ty będziesz na rozładunku. Wszyscy się niecierpliwią, kiedy ty będziesz na tym rozładunku. Przyjeżdżasz godzina 13 równo, a oni mówią, no na parking i czekać. Ja mówię, a coś mówili, ile to może potrwać? A Gostek mówi, wątpię, żeby do 14 pana wzięli. To mówię, zajebiście. No to wszyscy wydzwaniają, dzwonią, pytają się, kiedy będziesz. Przyjeżdżasz, to wątpię, że o 14 pana wezmą. No kurde. To po co ja jadę, tak się spieszę z tym wszystkim? Żeby tu być jak najszybciej, napinam się, kurde. No i teraz stoję sobie i będę sobie czekał. A witam serdecznie, moje uszanowanie. Sam Maciej z tej strony. Zapraszam na kolejny odcinek Przygód Macieja. Właśnie jestem w Toruniu, w firmie. Jednej z toruńskich firm. Bardzo ciekawe ogólnie tutaj jest wjazd do tej firmy, więc pokażę wam, jak to fajnie się tutaj wjeżdża do tej firmy. Znaczy fajny jest dojazd. Znaczy taki mocno nietypowy, aż w końcu pierwszy raz od dłuższego czasu zdarzyło mi się, że zastanawiałem się, czy aby na pewno dobrą decyzję podjąłem. No ale przejedziemy się tą trasą w dzisiejszym odcinku. To będzie dosłownie kawałeczek. Jak widzieliście na samym początku filmu, zrobiłem takie ujęcie dronem. Sobie tutaj polatałem. Też już dawno nie latałem dronikiem, kurczę. No nie jest taka wcale prosta, oczywista sprawa w ogóle latanie dronem. Mam wrażenie, jakby troszeczkę Polska była 100 lat przed murzynami i w ogóle każda jakaś kamera, każdy jakiś dron budzi spore zainteresowanie. Jedzie sztaplarka i Gostek wcześniej zauważył tego drona. On był gdzieś tutaj tak koło mnie. No i strasznie się za nim odwracał, prawie mu się głowa obróciła. No i teraz wracał i próbował go gdzieś wypatrzeć. A on już tutaj się znajduje. Plan dzisiejszego dnia jest taki, że ja przyjechałem tutaj no, z paletami, żadna nowość. Następnie polecimy do Płocka załadować i później polecimy do Krupskiego Młynu. Krupski Młyn to jest taka miejscowość, gdzie ja bardzo lubię przyjeżdżać. Będę już tam leciał nie pierwszy raz, to będzie mój chyba trzeci czy czwarty raz do Krupskiego Młynu. Mam nadzieję, że fajnie się wyrobię z czasem i będzie możliwość dolecieć tam na miejsce, bo tam jest zarąbisty parking. Parking przy lesie, 100 metrów od parkingu Dino. Można sobie zrobić zakupki i tak też jutro sobie planuję zrobić te zakupki. Sobie trochę śmiechłem, bo zobaczyłem, że jest taki komentarz się pojawił, że Maciej zaczął wrzucać filmy, bo skończyły się pieniądze i teraz trzeba na YouTubie podciągnąć. To nie jest tak, to nie jest tak. Pieniądze są z tego, ale nie tak jakoś tam wielkie, żeby, nie wiem, być milionerem. Tak po dźwięku słyszę, że już jest zrzucone jakieś pół naczepy. Właśnie tak sobie myślę, że jeszcze może ja bym sobie zrobił kawusie na drogę. Chodźmy na kawusie, nie ma co tutaj. Jakiś kurde robalini tutaj jest. Słuchajcie, nie ma jak za bardzo tutaj latać w tym kraju. Wiecie dlaczego? Że w tym kraju jest wszystko zabronione, każdy tylko, nie wiem, boi się czegoś, żeby coś nie wyszło na jaw, każdy, wszystko jest utajnione, nikt nie chce, żeby o nim było mówione. Ciężko jest być kierowcą, youtuberem w tym kraju. A ja sobie lubię polatać, lubię sobie ponagrywać. Zresztą, tak jak wam mówiłem, to jest w formie po prostu pamiątki. Nawet nie wiecie, jaką ja mam satysfakcję, jak odpalam stare filmy i patrzę, jak na nich wyglądałem, co ja w ogóle w tym czasie porabiałem. Fajnie jest wrócić sobie pamięcią do tych starych filmów. Serio. Rozkładamy moją zajechaną kuchenkę. To już też chyba wypadałoby ją wymienić na nową, bo już trochę ona ze mną przeżyła. Trochę ze mną przejeździła. Nie wiem, czy coś z tego wyjdzie.
jedną ręką udało się zrobić YouTube'a i kawę. Może się uda. Pamiętam kiedyś początki afer, wy też pamiętacie, właśnie ten Mirosławiec. Ja mam wrażenie, że od tamtej pory w ogóle dużo się pozmieniało w tym takim regulaminie firm. Zauważyłem, że a może to się pojawiło wraz z nadejściem telefonów i z tej całej ery kręcenia filmów. Wtedy zaczynały wchodzić Facebook i może firmy w obawie przed tym wprowadzały tych zakazów nagrywań. Ja zauważyłem, że za dużo narzekam ostatnio w tych swoich odcinkach. Ogólnie moje narzekanie, mniejsze lub większe, w dużym stopniu jest uwarunkowane od pogody. Jak jest super pogoda, mam świetny humor, wszystko mi pasuje, jest super. A na przykład pogoda tak jak dzisiaj, dosyć ciepło, ale zachmurzone takie niebo, no to już ja mam troszeczkę gorszy humor, łeb mnie boli. Łeb mnie boli i w sumie bym też coś już sobie ponarzekał. I łapię się na tym, żeby tego nie robić. Nie chcę narzekać. Jest super, naprawdę. Zajechałem do jednej firmy, ktoś mnie tam trochę zdenerwował. I ja mówię, Maciej, nie rób tego. Widocznie gość nie miał na myśli tego, co ci powiedział. W ogóle chciał powiedzieć zupełnie co innego. Idź dalej. I tak zrobiłem. I powiem wam, że było mi z tym lepiej. Zalecam każdemu. No i my tu gadu-gadu, kawa zaparzona. Jeszcze muszę sobie pomerdać. Tylko chyba kończy się rozładunek. Te Lidle wszystkie i te Biedronki, to by mogły mi w końcu odpalić jakąś działkę od sprzedaży. Żartuję. Rozładunek się skończył. Jedziemy na bramę po papierki. Jeszcze klina wyciągnę. Patrzcie, z takim napisem clean, żeby z rampy widzieli, że jest zaklinowany. Drzwi zamknięte. Można odjeżdżać. Naprawdę powiem wam, że muszę pochwalić tę firmę. Kurczę, cisza, spokój. Zostałem obsłużony naprawdę bardzo miło. Na firmie czyściutki kibelek, czyściutki prysznic. Kurde, naprawdę jestem mile zaskoczony tutaj. Pacific Toruń, no wydaje mi się, że takie firmy powinno się pochwalić za to, jakie podejście jest. No prysznicek, kurde, kibelek, no to się po prostu szanuje. No tylko dojazd jest taki, bym powiedział, średni, ale ciekawy. Właśnie wam go pokażę teraz. Taki jakiś taki na początku, jak tutaj jechałem, to w ogóle zwątpiłem, że to się uda. Dobra. Śmigamy teraz ogólnie do Płocka na załadunek. Coś tutaj nie pasuje mi. Coś mi tutaj nie pasuje. Spróbujemy się z nim minąć, ale tu mam kurwa krzaka takiego. Tu mam takiego nie bardzo krzaka, nie chciałbym kurwa rozedrzeć plandeki, no ale dobra.
Ten tutaj tak postawił, że nie dość, że krzoki. To trzeba się wyciągnąć przed tymi krzokami. O, właśnie tak. Ciasna ta jakaś taka ścieżka. Ale spoko, powoli tutaj. Powoli do przodu. Bywały gorsze momenty. Bywały gorsze ścieżki w mojej karierze. Przede wszystkim we Włoszech. We Włochach bywało gorzej. No i tutaj już w prawo i w prawo walimy w kierunku, no tam w kierunku Sierpca, tylko później odbijemy na żółtą trasę. Musimy tak zabrać trochę. No ale mnie nie wypuszczą, no bo po co, kurwa? No i teraz będę stał, bo nie będę stał na drodze. Albo spróbuję się wyciągnąć trochę. A jednak mogłem postać, bo mi dupa wystaje. Może jakaś osobówka, która to będzie przejeżdżała tędy, to może jakoś, mam nadzieję, że to zauważy. Uwaga, jedzie pierwsza osobówka. Kurwa, już nie pociągnę do przodu bardziej. Przeszła. W takich sytuacjach masz wybór taki, właśnie wjeżdżając na to skrzyżowanie, że albo tam będziesz stał i te osobówki będą najeżdżać cały czas i sobie będziesz stał do jutra, albo staniesz tak jak ja. Wygląda to tak, jakby trochę taka pizda stanęła, ale to jest przemyślany plan w mojej głowie, żeby w miarę szybko się stąd wyrwać.